Cześć, witajcie w kolejnym moim Zagrajmy w projekcie. Tym razem zagrajmy w Portal. To będzie projekt na tych samych zasadach, co zagrajmy w Limbo, czyli w sumie de facto będzie to jednoodcinkowy projekt. Ewentualnie dwu lub trzyodcinkowy, ale zasada jest taka, że no nie zasada, ale będę próbować to, żeby to zmieścić po prostu w jak najmniejszej ilości odcinków. Więc serdecznie zapraszam i jedziemy. Tak, opcje, grafika, native, w sumie takie wszystko jest tu ustawione. Zaawansowane, widzicie, że na maksimum. Ja jeszcze w Portal nigdy nie grałem, więc to będzie projekt na ślepo czysto. Więc osiągnięcia tu właściwie nic. Mówię, pierwszy raz gram w Portal, więc komentarze twórców. Nowa gra wtedy. I wczytywanie. Portal był właśnie ostatnio za darmo na Steamie dostępny. Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from Stand back. The portal will open in 3, 2, 1. No, my jesteśmy kobietą. Proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science Weighted Storage Cube. Boże, większość tej gadaniny i tak nie rozumiem, bo to jest no, taki język, więc co to jest? 01. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science heavy duty super colliding super button. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. No, spróbuję. Przez chwilę zwątpiłem, czy ja czasami do tyłu nie idę, ale tam wtedy skoczyłem przecież w dół. No, powiem to tak, Portal to niekiedy może, póki co już widzę, że to być może będzie mnie w niektórych miejscach wkurzać. Kat szybki. No dobrze, z powrotem. You're doing
Very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. No, rób szybciej te dziury. Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... No, oczywiście. Please proceed to the chamber lock. Mind the gap. Well done. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time to have her tested. A, tu już portal nie chce działać. Co za bezsens. Wczytywanie. Nie cierpię tej kamery. Once again, excellent work. As part of a required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. No to zobaczymy. Jakie ja posiadam umiejętności? Aperture Laboratories. Aj. LOL. O kurde, ale bug. Dobrze, lecimy dalej. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol,
we will stop enhancing the truth in 3, 2. A. Lecimy dalej. Wczytywanie. Póki co to właściwie dobrze leci mi. Tylko co? While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. Lol. While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science high energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. Unbelievable. You. Subject name here. Must be the pride of. Subject born down here. No, słusznie idzie. O, szkoda. Tylko powiedzcie mi, czemu Portal 2 kosztuje aż ponad 120 zł? Bo tego nie rozumiem. Portal 1 widać, że to ma swój specyficzny klimat. Limbo tak samo ma swój specyficzny klimat, tylko nie rozumiem, jak Portal 2 można było tak wysoko wycenić. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Co z tego wyjdzie? Good. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Ajajajajaj, to wolę z... Teraz patrzeć. Jak fajnie idzie, no ma jak karabin. Aż póki co poziom trudności nie jest aż taki duży. Chociaż podejrzewam, że zaraz będę się mylić. Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. With the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck.
teraz już powinno. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Tak, oczywiście. A w umowie jest na pewno napisane, że w razie jakichkolwiek trwałych obrażeń, to firma nie przyjmuje koszty leczenia. To jest zawsze tak. To jest pewnie. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber. Once again, the Enrichment Center offers its most sincere apologies on the occasion of this unsolvable test environment. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. O Boże, co to był za pesymizm? Jeśli to był pesymizm, to jestem... Papa Smurfem. Wiem, głupi przykład, ale... Wczytywanie. I teraz jak dalej? Hello again. To reiterate... Previous one. Momentum. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. A o to chodziło. Momentum, a function of mass and velocity, is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Powiedzieć wam szczerze, to nawet jest ciekawy. Bo nic nie ginie w przyrodzie de facto. Cała fizyka, cała energia musi być gdzieś ten. No jak gdybyśmy się teleportowali z pełnego pędu, musimy na ten pęd gdzieś odbudować. Musimy gdzieś. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Uh-huh. Gdzie jest drugi portal? To mnie interesuje.
Aj! Wczytywanie. Teraz się trzeba zastanowić. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Jak? A jednak. Optional test protocols, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject on down, here. Aha, dobrze wiedzieć. No dobrze, już teraz kapuję, o co w tym biega. Teraz po prostu trzeba czekać i już będzie. A chwila, tu było otwarte okno? Ja teraz nie będę strzelał w sumie. Chociaż... Ciekaw, co to są za substancje. Czerwone, miedź, siarka, cholera wie, nawet nie chcę o tym myśleć. Co tam wszystko wpakowali. No dobrze, jest remix.
12. Przy 15 zrobię raczej cut. Aj. O Boże, co to było za hura? Ach, ale zagadki robią się coraz trudniejsze, trzeba będzie już coraz bardziej to kombinować. Wczytywanie. To jest kolejna gra z serii Logika. Z serii... long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out.
An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic cell and adrenaline. Wow, to było coś. Jeszcze raz. Jazda. As part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. Ha ha ha! Co to burzy za... Naprawdę, chłop, który był odpowiedzialny za te dialogi, tu naprawdę powinien dostać po łbie. Bo naprawdę coś takiego to jest taki czarny humor, że aż szkoda gadać. Gdzie tutaj biegać właściwie? Opcje? Klawiatura, przyłóż, walka, niebieski, użyj przedmiotów, włącz efekty, spruch... Nie. All subjects intending to handle high-energy gamma-leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided. And you are an excellent test subject. Nie, nie. Cut. No i jestem z powrotem. Teraz... Właściwie chwileczkę, jeszcze muszę to sprawdzić. No dobrze, to wtedy tak. Sprawdziłem i mamy jeszcze 25 minut właściwie czasu, żeby... żebym mógł coś tam nagrać, bo godzinny odcinek w przypadku portal. Teraz się zastanawiam, jak to do cholery zrobić. Tylko ja nie widzę nigdzie, że... Nie.
Ma już... A nie. Aha. No dobrze. Tą część zagadki mamy już rozwiązaną, ale jak dalej? No dobrze, już rozumiem teraz, o co w tym wszystkim biega. Ale jaki to ma zasięg jeszcze? Zobaczcie to. Ale teraz tu ja mam problem. No ale przynajmniej postać nie jest aż taka... Czekaj, to... Czegoś tu nie kumam. LOL. No dobrze, o tyle dobrze, już mamy tam zrobione. Będzie... Aj! Szkoda, że nie idzie tutaj biegać. Ale tak, tamten niebieski portal mam ustawiony dobrze. I teraz mogę jedynie majstrować z pomarańczowym. Nie, no, przepraszam. Mi teraz coś naprawdę. No wiecie co? Vaja farti fotre, jak to Włosi mówią. Dobrze, idziemy.
No! No wiecie co to jest za... Co to jest za bezsens? Dobrze wystrzeliłem, dobrze wystrzeliłem. Aż mi się zakręciło. O! Mhm, i co dalej na nas będzie czekać? Wczytywanie. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Cake and brief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Za mały rozpęd to jest, ale... Jak uzyskać wysoki rozpęd w takich warunkach? Chciałbym najpierw... Tu czerwone, tam niebieskie, teraz mam równo iść. No bez jaj! Ja mam wycelować. Chwileczka, tu jest pomarańczowe. Ja pierdzielę.
Wreszcie! I to jak? Wreszcie! I bip hura! Sposób na skracanie drogi. Teraz... Jezu, ta sama zasada, tylko... No, wiecie co... A tu jeszcze idzie w bok. Aby tu to zrobić. A już mam pomysł chyba. No, nie trafiony. No rozumiem, gdybym połączył... Ach, i znów nie trafiony. Bo to teraz chodzi o dobre wyczucie czasowe, po prostu. Ja muszę tam skoczyć, ja wyląduję stamtąd i muszę w dobrym momencie tak trafić, żebym znów sobie portal zrobić, wtedy ta siła się jeszcze zwiększy pędu i ja tam wyląduję. Go trzeba właśnie dobrze trafić. Ło!
Gdzie? I o to w tym chodzi. Teraz jak wyjść ten. Chociaż w sumie. Że what? Ale teraz gdzie ma to trafić? Tu ma... tam? Niżko, muszę dobrze się zastanowić. To pójdzie wtedy tam. No co, już trafiło? No nie zauważyłem, kiedy to trafiło de facto. Myślałem, że za pierwszym razem nie chybiłem, więc... Ale zagadki robią się coraz...
odczuwa się po prostu coraz zwiększający się poziom trudności, więc no. Czytwanie. Ale wiecie co? Ja tutaj zrobię sobie ogólnie małą przerwę. Więc do następnego odcinka. Będą to godzinne odcinki, może jeszcze inaczej zdecyduję, ale póki co na razie.